Cześć Wam! Wielu z Was pyta o akcesoria, jakich używamy w La Rosita Stable. Odpowiadając na Wasze pytania, sprzęt, który możecie obejrzeć, na każdym z naszych filmików jest wyrabiany u nas ręcznie. Nie kupujemy żadnego sprzętu. Wszelkie kantary, uwiązy, derki, siodła, ochraniacze i inne rzeczy robione są przez nas. Każdą z tych rzeczy możecie wykonać sami we własnym domu, o ile wykażecie się odrobiną dokładności i cierpliwości. Dziś pokażę Wam, jak wykonać kantar na swojego konia. Dokładnie taki, jaki ma na sobie Ogier Tinker. Będziecie potrzebowali kleju, nożyczek, karabinczyka, sprzączki, 4 metalowych kółeczek oraz 2 metalowych kółeczek połączonych ze sobą. I kawałka cieniutkiej, najlepiej 3 mm wstążki. Długość 15-20 cm powinna spokojnie wystarczyć. Na początek umieszczamy ogniwo na końcu wstążki. O tak! Kiedy używamy kleju, starajmy się nie pobrudzić za bardzo naszych palców, by klej nie przeniósł się na resztę wstążki. Jest wtedy niebezpieczeństwo, że zostawimy brudne klejowe plamy na naszym sprzęcie i będzie on wyglądał nieestetycznie. Druga sprawa to wybranie modelu, na którego chce się dopasować kantar. Mamy już naszą modelkę, więc pora zacząć przymiarkę. Przykładamy kantar do miejsca, gdzie powinien on leżeć. Odmierzamy długość i z drugiej strony umieszczamy kółeczko na tej samej wysokości. Powstał nam w ten sposób mniej więcej 2-centymetrowy pasek zakończony z obu stron metalowymi kółeczkami. Kolejnym etapem jest przypięcie wstążki do jednego z kółeczek. Wszystko jedno którego. Teraz musimy odmierzyć, jakiej długości ma być pasek pod brodą konia. Oplatamy końską mordkę wokół i sprawdzamy, jaki ma być obwód. Zostawiamy odrobinkę zapasu, ucinamy wstążkę mniej więcej w tym miejscu, gdzie teraz trzymam rękę. Mamy teraz kawałek wstążki, który nie jest zakończony kółeczkiem. Teraz będziemy potrzebować 2 kółeczek złączonych ze sobą. Jedno z tych kółeczek przekładamy przez wstążkę. O, w taki sposób. Teraz wolny koniec wstążki łączymy z metalowym kółkiem, który znajduje się najbliżej mojej marynarki. W ten sposób powstanie część nosowa nachrapnika. A w obecnej postaci będzie wyglądać trochę jak obroża dla psa. Jeśli dotarliście już tutaj, to mogę powiedzieć, że najtrudniejsze jest już za Wami. Teraz zrobimy paski policzkowe. Do metalowego kółka, obojętnie którego prawego czy lewego, doczepiamy znów kawałek wstążki. Teraz musimy założyć kantar na głowę konia i odmierzyć długość. Kolejne ogniwo będzie mniej więcej w tym miejscu. Ucinamy więc wstążkę z zapasem. Kiedy klej jeszcze nie zdąży wyschnąć, koniecznie załóżcie kantar jeszcze raz na głowę konia. Wtedy w razie potrzeby macie szansę wydłużyć lub skrócić pasek policzkowy. Z drugiej strony kantaru zróbcie dokładnie to samo. I voilà! Jesteśmy już właściwie w połowie. Teraz zrobimy pasek podgardlany. Znów przyczepiamy wstążkę do jednego z kółek. Znów zakładamy kantar na konia i odmierzamy, jaka długość nitki będzie potrzebna na podgardle. Po czym obcinamy z zapasem i przyczepiamy do wolnego kółka. Gotowe. Teraz czas na sprzączkę. Kantary zazwyczaj zapinane są z lewej strony, więc do tego kółka przyczepiamy kawałek wstążki. I do tego króciutkiego kawałka wstążki przyczepiamy sprzączkę. Zostały nam jeszcze 2 rzeczy do zrobienia. Przyczepcie teraz wstążkę do tego kółeczka luźno zwisającego pod brodą. Odmierzcie teraz długość, jaka jest potrzebna, by połączyć tą wstążkę z paskiem podgardlanym. Odmierzcie długość i utnijcie wstążkę z małym zapasem. Gdy już połączyliście ostatni pasek z częścią podgardlaną, nadszedł czas na ostatnią część. Przy lewym kółeczku macie sprzączkę. Więc przypnijcie wstążkę do prawego kółeczka. A teraz najprzyjemniejsza część. Zakładamy kantar na głowę konia, przekładamy wstążkę przez uszy i odmierzamy odpowiednią długość. Ja zawsze obcinam mniej więcej w tym miejscu. Mam wtedy pewność, że kantar można będzie założyć na głowę bez rozpinania go. I voilà! Wystarczyło zapiąć i kantar gotowy. Mi zajęło to jakieś 20 min. A po co był nam karabinczyk? Oczywiście do uwiązu. Wystarczy uciąć jakieś 8-10 cm tasiemki i doczepić do niej karabinczyk. Uwiąz jest gotowy. Jeśli chcecie poznać tajniki robienia pozostałych rzędów jeździeckich,
Piszcie o tym w komentarzach, a być może niedługo znów pojawi się jakiś tutorial. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia!